No cześć. Dzisiaj Wam pokażę, jak u siebie ustawiam temperaturę podłogówki. Wiem, że niektórym to sprawia problem, zwłaszcza na początku. Też miałem z tym kłopot, ale po paru miesiącach doszedłem do wniosku, że najlepsza temperatura u mnie na wyjściu z mieszacza ma być woda 30 stopni Celsjusza. Mam termometr na mieszaczu, za mieszaczem umiejscowiony. I po prostu idzie pobieg rurkami. Mam tutaj na górze 8 sekcji. 2, 4, 6, 8, tak? No i tak, dlaczego tak jest? 30. Na dole mam ustawione 28 zazwyczaj. 30, bo na górze mam panele. Panele nie trzymają tak ciepła. Po prostu nie oddają tego ciepła, tak jak terakota na dole. I jeszcze jedna sprawa. Mam nad garażem pokój, sypialnię i tam też musi być cieplej. Źle, że nie dałem od stropu, od spodu styropianu, tylko dałem na wierzch. To był błąd, trochę te, jednak to zimno przenika, a garażu nie ocieplam. W domu mam tam warzywa, różne przetwory. Też nie chcę, żeby to się zepsuło, lepiej, że to w chłodnym trochę się działo. No i teraz jak to ustawiam? No dajmy na to, mamy pozamykane wszystkie zawory. Zamykam teraz wszystkie zawory sobie. O, wszystkie mamy na zero, tak? No i po prostu odkręcam. Nad garażem chcę, żeby było cieplej, tu ustawiam na prawie 3. Trochę przesadziłem, prawie 3. Mam dwie linie pierwsze nad garażem, więc tutaj chcę, żeby było cieplej. A tu tak minimalnie na innych pokojach. Dwa maksymalnie. I wszystko tym pokrętłem sobie robię górnym. Też można zwiększyć na początku przepływ tym, bo tutaj też da się ustawić. O, patrzcie, można przykręcić na początku, jak przykręcę. Też spada, tak? Tym też można ustawiać. No i po kolei sobie. Bo na początku było tak, że nie mogłem ustawić więcej, jak na przykład jak jeden, nie? To musiałem tym kręcić, żeby odkręcić większą moc przepływu. Tutaj sobie poustawiam już na 2. Tu na 2. Tu na 2. Tu na 2. Trochę teraz się rozregulowało, ale to teraz wszystko dojdzie do normy. Tutaj na zwykłych nie ma przekraczać dwójki, bo to nie ma sensu. Zazwyczaj jest pokazane w filmach eksperckich, że powinna być 1,5 litrów na minutę, mniej więcej. Ale w garażu muszę dużo więcej ustawić. Jeszcze tu można tą pompką, jak już się nie chce kręcić, można zrobić na maksymalne. To dużo zwiększa przepływ. Ale to nie ma sensu. Po co ma prąd ciągnąć, więc u mnie ustawione jest minimum, tylko tutaj tymi pokrętłami się bawię. Jeszcze miałem z tym problemu. Już 4 lata to użytkuję. Ta pompka robi robotę. I zobaczcie, tutaj mam 30 stopni. A jeżeli chcę, żeby było mniej, to po prostu tu kręcę na minus albo na plus, w zależności jaką jest temperaturę. Jak jest bardzo zimno, naprawdę tak minus 20 w nocy, to rzadko kiedy, teraz minus 15, no to przykręcam, rozkręcam do 32-34 nawet. A tak w takie dni zerowe, minus 1, minus 2, to na 30 wystarczy na górze. A na dole mam 20. 8 ustawione, bo jest terakota, szybciej grzeje. 28 to więc 30 teraz jest, o, to mniejsza z tym. I tutaj wszystkie pętle mam ustawione jednakowo na 1,5 litra na minutę. Tu jest 7 pętli. I słuchajcie, no, na dole mam, cały dom ma 140 metrów użytkowych. To na dole mam, dajmy na to 70 metrów. Na górze 60,
No i garaż jeszcze tam dochodzi. Więcej może jakąś stopień. No to garaż wychodzi dodatkowo 30 metrów. Także tutaj właśnie nie dałem styropianu. To był błąd. Poszpachlowałem to, już mi się nie chce w to bawić, ale to był błąd, że nie dałem styropianu. Dawajcie zawsze styropian, jak nie macie zamiaru ogrzewać garażu, bo dużo ciepło ucieka, bo w garażu jest naprawdę zimno. Te drzwi to nic nie trzymają ciepła praktycznie. Wiem, że dużo ludzi ma problemy z tym ustawieniem tych temperatur. Ważne, żeby te pompy mieszające, jakie zakładacie, były samoodpowietrzające, żeby się nie zapowietrzały wam. I one mi ciągną w tej pompki, wcale nie używam z kotła, co idzie. Na górze mam pompki. No i to wszystko. Bardzo prosto się ustawia. Tutaj jeszcze wam pokażę, na przykład będzie lepiej może widać. Zakręcam. Odkręcam na 1,5 mm. Litra, minutę, przepraszam. Tutaj już tym się nie bawiłem, bo dawało radę. Bo chciałem ustawić tak, żeby pompka chodziła na minimalnych obrotach. Nie, to musiałem jeszcze te dolne odkręcać pokrętła, żeby zwiększyć przepływy. Nie chodzi o prostu oszczędność, można pompkę bardziej eksploatować, a tego nie odkręcać. To w zależności jak chcecie to zrobić. Ten termometr jest super. Sprawę pokazuję wam wszystko. No i teraz ja mam akurat czujnik temperatury podłogówki na dole ustawiony. No i zobaczcie, tutaj mam ustawione 28 stopni. Jak podłogi chodzę już dłuższy czas, tam 2-3 dni, to i mam na sterowniku 28,1. Także temperaturę pokazuje bardzo dobrze. Sterownik i termometr. Także też możecie to sobie skorygować, czy na przykład, że wam nie grzeje podłogi. Tu po prostu sprawdzicie, może temperaturę źle pokazuje, czy coś. Na sterowniku macie taką samą i taką samą tutaj na termometrze, to musi być dobrze. Nie przegrzewajcie pomieszczeń, bo jak ustawi, na przykład palę drzewem, nie? No to wtedy muszę ustawić tutaj naprawdę na 37 stopni, bo naprawdę kocioł bardzo szybko się nagrzewa i po prostu nie chcę podpalać cały dzień. Tylko nagrzeje te pomieszczenia, podłoga jest ciepła, to się wydaje fajnie, komfortowo, ale tak pomieszczenie ogrzewa, że nie ma czym oddychać. Także temperatura musi być jak najbardziej minimalna na podłodze. Nie liczy się, że nie patrzcie na to, że podłoga jest zimna, bo zawsze będzie zimna. Przy nowych domach, gdzie powietrze chłodne nigdzie nie ma prawa uciec, tylko przez wentylację, naprawdę temperaturę trzeba ustawić tak, żeby była podłoga lekko letnia na dole, na terakocie, bo na górze, jak u mnie na górze ustawię nawet na 40, to i tak podłoga jest chłodna, bo to są panele. Pokazane jest, że to do ogrzewania podłogowego te panele, ale to pic na wodę, fotomontaż, to tylko taka reklama, żeby dla tych, którzy po prostu inwestują w domu i zobaczą, o, na podłogówkę mam, czy panele będą dobrze. Zrobię taką reklamę i tyle w temacie. To nie ma nic do tego. Wielu już opinii tych słyszałem i od rodziny, i od znajomych, że panele nie grzeją tak jak terakota. No ale na dole terakotę mam. Jeszcze może wam pokażę filmiki, jak mam to zrobione. Nie patrzcie, że wam nie grzeje góry, na przykład, że panele macie, bo to nie ma znaczenia. Ważne, żeby był komfort cieplny. U mnie jest w pomieszczeniach, o nie powiedziałem. Na dole jest 22 stopnie i przy grzaniu podłogowym to jest wystarczająca taka temperatura, bo powietrze z dołu jest rozciągnięte po całości. To nie są grzejniki, że w jakimś tam punkcie jest cieplej, gdzieś jest zimniej. Także to jest dobrze. Ale jak na przykład nie palę, jest 22 stopnie, to już czuje się ten dyskomfort, jest już chłodno, nie? Ale jak się pali, jest 22 stopnie, to już jest różnica. Dziwnie to wygląda, ale tak jest. A na górze mam 21. Jest wystarczająco, naprawdę. Nie trzeba przygrzewać, bo człowiek źle się czuje. Lepiej się śpi przy niższych temperaturach. Ja nie lubię wysokich. Żona lubi, no ale jakoś musimy to pogodzić. Są w domu dzieci też. Także podłoga na dole musi być trochę letnia.
Ja teraz praktycznie ustawiłbym sobie na dole 26 stopni i by cały czas chodziły te pompki, by było dobrze. No, u mnie pompki chodzą całą dobę, non stop. Nie ustawiam na sterowniku, żeby były one, na przykład nagrzeje podłogę do 28 się wyłączają. Nie mam czegoś tak zrobione, bo to po prostu nie ma sensu, nie ma ekonomii, więcej opału idzie. A tak cały czas jednakowo kocioł pracuje w tych samych cyklach, jakby co jakiś czas się włącza. To jest dużo mniej, nie tracicie energii na to. Wychodzi o opał, nie? Prądu może trochę więcej zużywa, ale koszt ogrzania jest dużo większy. No i takie mam rozwiązanie. Jestem bardzo zadowolona, 4 lata użytkuję. Także do zobaczenia w kolejnych filmach. Zima się powoli kończy. Ale co, cóż, trzeba palić cały rok. I podłoga musi być dobrze ustawiona, bo inaczej będzie wam przygrzewać. Nie mam tylko w pokojach termostatów żadnych, także muszę wszystko regulować tymi pętlami. No, nie mam zaznaczone, które, wiem, że te idą do sypialni, a te następne nie wiem, gdzie idą nawet. Po prostu nie zwracam uwagi, drzwi mam na górze pootwierane i temperatura jakby się roznosi po całości, a na dole też nie muszę mieć, bo jest to jakby kuchnia z salonem połączona. Później wam pokażę. No i tak to działa. Także do zobaczenia.